Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego radni zdecydowali o zmianach w regulaminie określającym dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Zmiany dotyczą wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Proponujemy dodatki motywacyjne w wysokości 50% maksymalnie 50% zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela. Podjęta została także uchwała w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród przyznawanych przez Zarząd Województwa oraz dyrektorów placówek. Dzisiaj podjęte uchwały regulować będą wysokość nagród. Dotychczasowa wysokość myślę, że się zdewaluowała. I tak nagroda dla nauczyciela zatrudnionego w szkole prowadzonej przez województwo podkarpackie będzie wynosiła minimum 4000, natomiast nagroda dyrektora placówki będzie mogła oscylować wokół kwoty od 1500 do 3000 zł. Kwestie te dotyczą nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa, czyli szkoły medyczno-społeczne, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.